Dzisiaj jesteśmy w Cieszynie, a w sumie moglibyśmy zrobić tę samą sondę w Górkach, bo będziemy pytać o osobę przedstawioną na zdjęciu. Kim jest? Co zrobiła? Co wiemy o niej? Zobaczymy. Czy rozpoznają Państwo osobę, która jest na tym zdjęciu? To na pewno z okresu międzywojennego, 100%. No, to aktorka będzie, nie? Tak mi się to wydaje. Czy pani ma jakieś skojarzenia z kimś? Boże kochany, nie. Pola Negri nasza, nie? Nie. Oj, nie mam pojęcia. Może podpowiem tak, że powieściopisarka związana trochę z górkami wielkimi? To niestety nie wiem, nie jestem stąd Cieszyna. Przeżyła również Wołyń i na przykład napisała na tej podstawie swoich przeżyć książkę pod tytułem Pożoga. Napisała również taki dramat, Gość oczekiwany, często wystawiany. Czy rozpoznaje pan osobę, która jest na tym zdjęciu? Szczerze nie. Nie poznaję. To może panu podpowiem, związana trochę z Górkami Wielkimi, powieściopisarka. Tytuły to na przykład Gość oczekiwany albo Pożoga. Nie, naprawdę, przepraszam. Nie kojarzę, naprawdę. Jesteśmy tu, że tak powiem, gościnnie, więc no, pech niestety. Wstydzimy się trochę. Chyba przyjedziemy i będziemy czytać, ktoś, tak? Zofia Kossak, faktycznie związana z naszym regionem, ale też uwikłana wszystkie historyczne wydarzenia naszego całego kraju. Nawet nie podejmuje się strzału. Nie, być może jakaś aktorka, nie mam pojęcia. Nie. Kobieta związana z Górkami Wielkimi, powieściopisarka, Gość oczekiwany, to tytuł, albo na przykład Pożoga. Przeżyła również obóz koncentracyjny. Nie jesteśmy z Cieszyna. Pisarka, związana trochę z Górkami Wielkimi, tam jest teraz jej muzeum, ponieważ mieszkała tam swego czasu w dworku. Musi być pan mniej enigmatyczny, nie jestem w wątku. Gość oczekiwany, często wystawiany nawet w teatrze tutaj w Cieszynie, to jest jej sztuka, jej dramat, ale też pisała powieści, głównie powieści, na przykład Pożoga, przeżyła Wołyń, obóz koncentracyjny w Auschwitz, uwikłana w różne wydarzenia historyczne. Wstęp jest zacny, natomiast nadal nie kojarzymy. Musi pan to wreszcie wypowiedzieć, dobrze. Nie kojarzymy. Dobrze, a ja podpowiem może jeszcze imię, Zofia. Magdalena? Kossak. To zapraszamy do dworku, właśnie w Górkach Wielkich. Po prostu promujemy osoby, które są związane z naszą ziemią cieszyńską i zapraszamy do miejsc, które też były związane z tymi osobami. O. Dzięki. Dziękuję bardzo. Bardzo. Kto to jest? Może podpowiem? Tak. Powieściopisarka, związana z Górkami Wielkimi w pewnym okresie swojego życia, napisała między innymi taki tekst jak Gość oczekiwany. Pawlikowska Snążewska? Prawie że, to znaczy Zofia Kossak, tak. Ale tak. Tak. Właśnie tak myślałam, że to jest właśnie ta osoba. No nie rozpoznaję, to jest tak 100 lat z tej ery. Tak, z tamtego właśnie czasu. To jest powieściopisarka. Napisała też dramaty, takie jak Gość oczekiwany albo powieść Pożoga. Jest związana z Górkami Wielkimi. Tam jest jej dworek. Nie rozpoznaję tej osoby, chociaż wygląda jakoś znajomo. Niestety nie. No nie poznaję, niestety. Ale my nie stąd, więc jeżeli to jest ktoś stąd, to... Trochę stąd, bo Górki Wielkie, tam ma dworek, zapraszamy do tego dworku. Powieściopisarka. Trochę związana z naszym regionem przez pewien okres czasu. Górki Wielkie, powieściopisarka. Nie jesteśmy z tej okolicy, więc ciężko nam... Ciężko nam się wypowiedzieć w tym temacie. Rozumiem. Gość oczekiwany. Na przykład to taki dramat, często wystawiany. Napisała między innymi taką powieść Pożoga, która była jej zapisem przeżyć z Wołynia. Była także w obozie koncentracyjnym, więc jak gdyby uwikłana w historię naszego kraju. Zofia Kossak. Tak, zapraszamy do Górek Wielkich. Ja tam nawet byłam. W Górkach Wielkich. Tak, byłam tam, ale dawno temu. Okej, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy rozpoznaje pan osobę, która jest na zdjęciu? Właśnie nie rozpoznaję, już tak przedtem spróbowałem zobaczyć, zerknąć, ale nie rozpoznaję. Górki Wielkie, tam jest jej dworek, można odwiedzić, zapraszamy. Jest to powieść o
pisarka, mm-hmm. znana trochę z naszym regionem, ale tak naprawdę mieszkała i w Warszawie, i w wielu miejscach w kraju. Mm-hmm. A na przykład Gość oczekiwany, taki dramat, może panu coś... Nie. Nie. Zofia Kossak, zapraszamy do Górek Wielkich. A, dziękuję. Bardzo proszę, dziękuję za rozmowę. Zapytam o osobę, która jest na tej fotografii. Czy wie pani, kto to? Nie, niestety nie rozpoznaję. Ja może podpowiem trochę. Górki Wielkie z tym miejscem jest trochę związana, tam jest dworek. Napisała... Przepraszam, ja nie jestem stąd, jestem z Wielkopolski, ale chętnie się dowiem. To Zofia Kossak, powieściopisarka, uwikłana w różne elementy, w różne wydarzenia historyczne naszego kraju. Między innymi przeżyła Wołyń, obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i powieściopisarka, zachęcamy do lektur i do odwiedzenia na przykład dworku w Górkach Wielkich. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Widzę. Dziękuję. Rozpoznaje pani może osobę, która jest na tej fotografii? Niestety nie. To ja może tak podpowiem. Górki Wielkie, trochę związana z tym regionem. Kossak, pani pisarka nasza słynna. Zofia Kossak, super, gratuluję. Bardzo miło słyszeć, że pani wie, kto to jest. Kojarzę jakoś, nie pamiętam nazwiska, z twarzy kojarzę. To ja może panu podpowiem. Trochę związana z Górkami Wielkimi, tam jest jej dworek. I można powiedzieć, że trzeba powiedzieć, że jest powieściopisarką głównie. Nie kojarzę, nie powiem. Zofia Kossak. Aha. Polecamy odwiedzić właśnie dworek w Górkach Wielkich. Okay. Tak. To jest obok Górek Małych, tam gdzieś przed Ustroniem? Tak. Okej. Okay. Dziękuję. Dziękuję. Niestety jestem z Czech. Mhm. I dlatego no, troszeczkę orientuję się, ale w tej branży... Rozumiem. Faktycznie jest to trudne. Proszę nie przepraszać i ja zachęcam do odwiedzenia dworku w Górkach Wielkich. Zofia Kossak, powieściopisarka, która ma tam Kossak. Zofia Kossak z tych Kossaków. Wszystko jak mi pan powiedział, coś jakby mi mówił, ale niestety. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Do widzenia. Szczerze mówiąc nie rozpoznaję. Ja pan trochę podpowiem. Może Górki Wielkie, bo tam... Pewnie Zofia Kossak, Szatkowska. Brawo. Po prostu tutaj... Świetnie. Gratuluję wiedzy i chyba wszystkim polecam. W Górkach mamy dom, dlatego mam w dom w Górkach, dlatego pewnie kojarzyłem. Natomiast nie poznałbym bez tej podpowiedzi na pewno. Myślę, że sobie pan poradzi. Ale trudne. Kto to jest? Kim jest ta osoba na zdjęciu? Zofia Kossak. Brawo, to w ogóle bez podpowiedzi, to było wiadome. Gratuluję ogromnej wiedzy zresztą. Tak. Kim jest osoba przedstawiona na zdjęciu? Ach, nie mam pojęcia, ale ładna pani z lat 20 pewnie. Tak, zgadza się. Ja panu powiem tak, w Górkach Wielkich można odwiedzić dworek. Jest związana z tym miejscem przez pewien okres swojego życia, ale mieszkała w różnych częściach naszego kraju. Kossak. Tak, Zofia Kossak, zgadza się. Kossak, Szczucka, tak? Tak, dziękuję bardzo. Czy rozpoznaje pan może osobę, która jest na tej fotografii? Nie, niestety nie. Zapraszamy do Górek Wielkich. To jest powieściopisarka polska. Może panu mówi coś taki tytuł Gość oczekiwany? To jest tytuł dramatu, co prawda. Zofia Kossak. Aha. Zapraszamy. Tak. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. A pan kto jest na tym zdjęciu? No na pewno nie wiem. Górki Wielkie. Górki Wielkie. Tam mieszkała przez... To, Kossak. Zgadza się, super. Tak, Zofia Kossak, świetnie. Tak, to może wspomniał, że ona tam o takie dom, teraz muzeum na coś, tak? Tak, mhm. Tak no, super. No. Bardzo dziękuję, gratuluję wiedzy. To na przedwojenną aktorkę, nie wiem, Allegri, czy ta jak Lempicka? Tamara, nie. Bardziej związana z naszym regionem, powieściopisarka, więc artystka. Górki Wielkie, tam... Nie. Górki Wielkie, tam ma dworek, tam można... A gdyby pan mógł, nie wiem, czy słychać w ogóle, tak? Pana słychać. No to bardzo gratulujemy wiedzy. Czy może rozpoznaje pani osobę, która jest na tej fotografii? Nie. A może mąż, pan mąż tutaj pomoże jakoś, tak? Nie. Nie? To ja podpowiem, Górki Wielkie. Mieszkała tam przez pewien czas, powieściopisarka. Ja aha. A... Nawet nie z tego rejonu. Mhm. A Gość oczekiwany, taki... Tytuł utworu, który jest często na scenach wystawiany. Zofia Kossak. Tak, Zofia Kossak. Tak, po części mieszkała przez pewien czas w Górkach Wielkich i tam zapraszamy do dworku w Górkach. Można odwiedzić muzeum teraz. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Pytanie faktycznie związane trochę z regionem. Czy rozpoznaje pan może osobę, która jest na tym zdjęciu?
Jakaś kobieta pewnie z dwudziestolecia międzywojennego, ale nie wiem, kto to taki. Tak, właśnie gdzieś tam w tym okresie. Przeżyła Wołyń, obóz koncentracyjny w Auschwitz, później była zaangażowana w działalność konspiracyjną i charytatywną. Powieść o pisarka głównie, związana z takim miejscem jak Górki Wielkie w naszym regionie. Tam ma swoje muzeum teraz, dworek. Trudno mi powiedzieć. Podpowiem może tak, gość oczekiwany, to taki tytuł też wystawiany tu w teatrze w Cieszynie i w wielu innych miejscach. Żono, pomóż? Nie, nie wiem. Nie wiemy. To ja podpowiem może tak, Zofia i może nazwisko jakoś się tak... To zapraszamy do Górek Wielkich. Zofia Kossak. Kojarzy pan osobę, która jest na tym zdjęciu? Nie, nie kojarzę, szczerze mówiąc. Ja może podpowiem, Górki Wielkie. Tam jest muzeum, ponieważ wcześniej była przez pewien czas związana z tym miejscem. Powieść o pisarka. Gość oczekiwany to taki tytuł dramatu, który dość często jest wystawiany. Przeżyła obóz koncentracyjny. Przyznam szczerze, że nic mi to nie mówi, nie jestem w temacie. Ostatnia podpowiedź. Zofia? Być może... W którymś by mi coś świtało. Kosakowska bodajże. Kossak, tak, no, tak, no, super. No, bardzo dziękuję. Okay, i zapraszamy do Górek Wielkich Muzeum Zofii dziękuję Kossak. Bardzo. Dziękuję. Kto jest na tym zdjęciu? A i nie powiem panu. Mhm. A Górki Wielkie, tam jest jej muzeum, powieść o pisarka. Kochanie, pomóż mi chodź. Może właśnie pani tutaj pomoże. Gość oczekiwany to tytuł dramatu, albo na przykład Pożoga, tytuł powieści, która wyrasta z osobistych doświadczeń. Mam na myśli Wołyń, przeżycie Wołynia. Zofia w Górkach Wielkich. Zofia Kossak. Zapraszamy do Górek Wielkich, tam jest jej dworek. Można zwiedzić właśnie muzeum. Dobrze. Dziękujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję za rozmowę. Pożegnaj się. O, jest uśmiech. Dobrze. Nie rozpłakała się. To bardzo dobrze. Można powiedzieć, Zofia Kossak. Znana i nieznana jednocześnie. A wy? Rozpoznalibyście ją na zdjęciu? Wiecie, co zrobiła? Zostawcie komentarz pod filmem.